Witam wszystkich, to znowu Jabungo. Jak widzicie, jest to kolejny film na moim kanale z WOTA. Tym razem jest to ciekawa bitwa, którą miałem podczas live streamu pancennej środy. WK4502P, czyli jak ja go nazywam Minimaus. Co prawda od widzów się dowiedziałem, że to jest zła nazwa, ale mówiąc szczerze, mam to gdzieś, ponieważ ten czołg tak nazywany był przeze mnie od początku mojej przygody z tą grą. W każdym razie bardzo ciekawa bitwa. Może nie tyle ciekawa, co oryginalna. W dosyć oryginalny sposób się zakończyła. Zresztą zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Tym razem ten czołg w przeciwieństwie do poprzedniego filmu jest ulepszony na maksa, czyli mamy tutaj wszystkie gąsienice, wieże i działo zamontowane, więc jest to mały morderca teraz. Właściwie to nie taki mały, zresztą zobaczycie. Ten czołg bardzo mi się zaczął podobać. Jego pancerz jest świetny. Właściwie to dużo lepszy od E75, jego konkurenta z tej samej nacji, z 9 poziomu ciężkich czołgów. Świetny czołg, nawet chyba lepszy od E75, chociaż na pewno nie lubię go bardziej od E75. E75 należy do moich ulubionych maszyn, no ale ten też daje radę. Niestety będę musiał się go pozbyć, gdy będę kupował Mausa, bo załoga przechodzi do Mausa, a kasy nie za bardzo mamy. No cóż, w każdym razie, jak widzicie, bitwa dosyć standardowo się zaczyna, czyli wszyscy z naszej drużyny pojechali na jedną stronę i jedna strona została kompletnie odsłonięta. No i oczywiście przeciwnicy od razu tutaj przyjechali, Batshat i E50, 1 m 9, 1 m 10 poziomu. No i tutaj trzeba bronić bazy. Właśnie pancerz zdziałał, już odbili się raz, teraz strzeli w gąski na szczęście. Tu mamy jeszcze full HP, znowu odbili się ode mnie. Ach, ten pancerz. Zgąskowałem E50, czyli tak naprawdę spróbowałem, nie trafiłem tam, gdzie chciałem trafić. Na szczęście reszta drużyny też dojechała bronić bazy naszej. E50 już ledwo żyje. Ja tutaj się chronię przed artylerią, nie zamierzam wyjeżdżać za bardzo na środek. O, właśnie, E50M oberwał od artylerii. On niestety nie chronił się przed nią. Wow, dzisiaj ciężko mi idzie komentowanie. Dobra, idę wykończyć E50. 11 życia mu zostało. Trzeba ściągnąć jedno działo z pola bitwy przeciwnika. Dostał w tyłeczek. I teraz jest smutny prawdopodobnie. Został Batshat T32. To nie będzie problem. Batshat zaraz padnie. Już do niego mierzę. 417 życia mu zostało i leży trupem. Okej, okay. T32 też padło. Więc tutaj sytuację mamy opanowaną. Jest 5-6. Więc jest jeszcze remis. Wszystko może się zdarzyć. Ta strona wydaje się być już czysta, więc wracam się do miasta, żeby tam wspierać resztę drużyny, która właściwie jest w ciężkich opałach. Tam walczą z Mausem, widzę. Z czym jeszcze? Co tam jeszcze jest? E75 widzę i T30. Jak Tiger też tam jest przeciwnika. No nie najlepiej to wygląda. Nasze E75 już tam pojechało. Co prawda ma już prawie 0 życia, 313 punktów, to jest jeden strzał. Tutaj spotkaliśmy ISA-8, od razu się kontuje w jego kierunku, żeby zwiększyć oczywiście możliwość odbicia się jego pocisku od mojego pancerza. I trafiłem w gąsienicę. Miałem wczoraj pecha, jeżeli chodzi o strzelanie w tą grę, w tej grze. Ale tak już jest życie. Teraz przymierzę dobrze, upewniając się, że nikogo nie trafi w gąsienicę i go załatwię. Okej, okay, teraz czas się wziąć za Mausa. Pokazać mu, kto tutaj rządzi. W patchu 8.1 twórcy umożliwili nam kupowanie złotej amunicji za kredyty, co w dużym stopniu ułatwia pokonanie takich bestii jak Maus. Dobra, tutaj mamy S5, międzygąski oczywiście, w słaby punkt strzał poszedł. On mnie trafił. W ogóle nawet do mnie nie strzelił, pewnie nie miał przeładowania. Wycofuję się, oczywiście będąc ustawiony w miarę przodem do przeciwnika. I chyba będę teraz czekał na Mausa, aż się pokaże. I zaraz to zrobi. Już widzę, że się wystawia. O właśnie, pokaż nam brzuszek, słaby punkt. Międzygąski. Ciach! Poszło. Ustawiam się pod kątem oczywiście. Mi się udało, Maus się odbił do mnie. Niestety tutaj zostanę okrążony E75 z prawej, który właśnie do mnie strzelił, Maus z lewej. Maus ma dosyć dużo życia, z ponad... Tak mi się wydarzyło, na 3 strzały jest.
Tam gdzie on swojej artylerii do niego podjechał od tyłu i mu wpakował pocisk w tyłeczek. 700 życia mu zostało, prawie 800. Postaram się do niego przodem, wycofuję się do tyłu. Spróbuję go tutaj uszkodzić. Niestety odbiłem się od boku. I zmieniłem teraz pociski na przeciwpancerne, złote. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dzień niestety padł. Został zabity przez Mausa. Tak, jest 11 do 12. Jestem okrążony ze wszystkich stron. Przede mną Maus, po mojej prawej stronie artyleria i Jak Tiger. Więc nie jest najprzyjemniej. Spróbujemy zramować. Za wiele mnie nie zrobił na szczęście, tylko się zgąskował. To wykorzystam, strzelając w niego. I tak, artyleria będzie teraz mnie chciała zniszczyć. Prawie mnie zabiła, ale przy okazji chyba zniszczyła swojego przyjaciela Mausa. Na pewno nie jest zachwycony z tego powodu. To jest Jak Tiger, który się ode mnie odbił się ode mnie. Palą mi w gąski. Tutaj kolejne szczęście. Zresztą nie wiem, ludzisko, zauważyć, jaka jest sytuacja tutaj. Maus, artyleria, Jak Tiger. Tak, teraz ta artyleria jest na przeładowaniu i próbuje mnie tutaj trzymać na odległość, żeby mnie mógł zniszczyć. Ale jej się to nie udało. I tym sposobem ludziska. Kolejną bitwę wam pokazałem, tutaj już więcej się nie będzie działo. Może to nie wyglądało zbyt imponująco, ale powiem wam, że jak grałem, to po prostu nie wierzyłem własnym oczom, że jeszcze żyję i że w ogóle tą bitwę wygraliśmy. Więc naprawdę, nigdy nie tracicie nadziei, że coś wygracie. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia następnym razem, ludziska.